Ojcze, dziękujemy Ci za ten wieczór, dziękujemy Tobie za to spotkanie, dziękujemy Tobie, że jesteśmy ludźmi mającymi przywilej przyjmować Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoje Słowo w nas pracuje i ono zmienia nas na Twój obraz. Amen. Chcę dzisiaj poruszyć dwa tematy, mam nadzieję, że to zrobimy. Pierwszy to jest modlitwa. Słowo modlitwa z greckie to proste homai i oznacza być skierowanym na cokolwiek. A więc modlitwa nie jest stricte związana z Bogiem. Modlitwa to jest po prostu słowo, które określa bycie skierowanym na. Skierowanym to znaczy ukierunkowanym na coś. I teraz, kiedy znasz Boga i Ty się ukierunkowujesz na Boga, to jest modlitwa. To jest ukierunkowanie na Boga. Ukierunkowanie swojego wewnętrznego człowieka. Ukierunkowanie Twojej psychiki, ukierunkowanie Twojego ciała, ukierunkowanie Twojego czasu. Modlitwa jest stylem życia. Modlitwa nie jest formułą jakąś, nie jest czymś, co się wypowiada, nie jest czymś, co się w jakiś sposób odmawia. To nie pacierz. To styl życia. To jest ukierunkowanie na Boga. Podstawowe wskazówki. Ewangelia Łukasza 6:12 mówi nam, że modlimy się tylko do Boga. Tylko do Boga. Nie modlimy się do kogo innego. A więc co? W modlitwie nie ma czego? No nie ma pośrednika. Nie istnieje coś takiego jak pośrednik modlitewny. Całe systemy, czy to wierzeń w takich instytucjach jak Kościół katolicki, na przykład mówiące, że modlimy się do Marii, do świętych, do kogoś jeszcze. I ten ktoś, ta domniemana postać, do której my się modlimy, ona nam coś tego Boga załatwia, no to to jest potężny błąd. Bo modlitwa jest do Boga. Czyli to jest ukierunkowanie Twoje na Boga i między Tobą a Bogiem w modlitwie nie ma nikogo. Nie ma tam nikogo. Nie ma tam też żadnego człowieka. Nie ma tam kapłana, który w jakikolwiek sposób załatwia Twoje sprawy przed Bogiem. Proszę, homai to słowo związane z Twoją osobistą koncentracją na Bogu. To jest Twoja osobista koncentracja. Tylko Twoja. Druga ważna wskazówka, Ewangelia Łukasza 11:12. Coś, co bardzo często ludziom ucieka, Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie. Ja zawsze proszę ludzi, weź zacznij mówić. Przestań budować Twoje prosechomaj jedynie w swoich myślach. Czy nie może być prosechomaj w myślach? No może. Jak najbardziej. Prosechomaj to jest cały człowiek. Jest nakierowywany na Boga. Cały. Można myśląc się modlić, można się modlić nie wypowiadając słów. Ale dlaczego ja uczę ludzi, żeby oni trenowali się w wypowiadaniu słów? Ponieważ prosechomai, ono ma w sobie o wiele więcej do zaoferowania niż tylko to, co my robimy w kierunku Boga. Musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy modlicie się do Boga, to również torpedujecie diabła.
A diabeł, drodzy przyjaciele, niestety nie słyszy myśli ludzkich. Może stety. Jakby jeszcze słyszał nasze myśli, to byśmy mieli naprawdę poważne problemy. A więc nie myślimy modlitewnie, choć też możemy jak najbardziej, ale uczymy się mówić. Mówić, mówcie. Jezus uczy, gdy się modlicie, mówcie. I w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 6 werset, a także dodając do tego Ewangelię Jana, 14 rozdział, 13 werset, dowiadujemy się, że my modlimy się do Ojca w imieniu Jezusa. Umiejcie też odnaleźć to w swoim duchu. Ja nie będę teologicznie tych rzeczy wykładał, bo to niepotrzebne jest nam teraz. Ale Bóg jest trójjedyny. I uczmy się pewnego rodzaju dotyku odpowiedniego. Dotykajmy Ojca przez Syna. To tak to działa. Nie stracicie na tym, gwarantuję wam. Ja wam do końca tego nie wyjaśnię, bo ja intelektualnie też tego nie do końca jestem w stanie objąć to. Natomiast Ojciec jest dotykany przez Syna. Czy to polega na tym, że ja muszę zawsze mówić w imieniu Jezusa, czy coś? Absolutnie nie. Nie. Ja muszę być świadomy, co to znaczy w imieniu Jezusa, a to słowo w imieniu Jezusa oznacza, że ja jestem w imieniu Jezus. Ja tam jestem, a więc ja jestem zupełnie świadomy mojego duchowego odrodzenia i absolutnego połączenia z Jezusem. On we mnie, a ja w nim. W związku z tym zwracam się do Ojca w Jego imieniu. Przez Jego imię, przez to, że w Jego imieniu jestem. Niekoniecznie wypowiadając formułę w imieniu Jezusa, bo jest to niekonieczne, to nie jest coś, co miałoby tutaj kluczowe znaczenie. Ale świadomość ma kluczowe znaczenie. Twoja świadomość. Twoja świadomość. Takie trzy proste wskazówki, one to nam rozpoczną. I teraz tak. Modlitwę dzielimy sobie na trzy części. Pierwsza podstawowa rzecz to jest komora. Co to jest komora modlitewna? Ewangelia Mateusza 6:6. Przeczytajmy. Ewangelia Mateusza 6:6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. W ogóle widzimy bardzo ważną rzecz tutaj. Módl się do Ojca twego, a Ojciec twój. Ogromna potrzeba świadomości, że Bóg jest twoim Ojcem. W ogóle rozumiesz, czy mówię, modlisz się do taty. Jesteś skierowany na tatę, nie na pana. Rozumiesz? A ty, gdy się modlisz, módl się do ojca twego. I tutaj jest te greckie słowo, a w zasadzie aramejskie słowo abba. To się tak wypowiadało. Abimu. Też mówiono, tatuś. A ty, gdy się modlisz, módl się do tatusia twego. O. Pamiętajcie o tym. W ogóle prosechomai zachodzi wtedy, kiedy rozumiesz, że to twój tata. Ludzie, którzy nie mają świadomości, że to jest ich tata, tam nie zachodzi prosechomai w tej formule realnego kontaktu z Bogiem. W ogóle z Bogiem się kontaktujemy jako z tatą i nie inaczej. To nie ma innego kontaktu. Jak ktoś próbuje inaczej, to dzwoni nie w te drzwi.
Nie wiem, kto mu tam otworzy. Tak? A nie Bóg. Bo Bóg to jest kto? Tatuś. To tatuś. Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą. To znaczy, że to jest coś bardzo odizolowanego. Tutaj to słowo komora określało miejsce, w którym się przetrzymywało żywność. To był taki spichlerz domowy, spichrz, czy jak ktoś tam wie. To była taka spiżarnia, tam nie było okien, to było małe i najczęściej w takim miejscu, w którym było najchłodniej. To było takie bardzo, bardzo nieestetyczne. Tam były półki na różne rzeczy, tam mięso wisiało, jakieś solone, wiecie, to było coś takiego. Taka spiżarnia. I tam Jezus mówi, to ty wejdź w takie coś i zamknij za sobą drzwi, czyli się odetnij. Odetnij się, tak? Co to znaczy za tym prosechomai? To znaczy, że prosechomai, czyli modlitwa, ona jest związana z wewnętrznym skupieniem na Boga, co też się wiąże, tak? Z umiejętnością odcinania się od rzeczy zewnętrznych, które cię rozpraszają. Ja w ogóle zawsze zachęcam ludzi na początku, mówię, że ty sobie tą komorę zaplanuj, bo jak ty jej nie zaplanujesz, tej komory, to ty jej od razu nie osiągniesz, nie? Później z czasem, to będę za chwilkę o tym mówił, to ty sobie możesz to wszystko rozwijać zupełnie inaczej. Dzisiaj moja komora wygląda inaczej niż kiedyś, zupełnie inaczej. Dzisiaj ja jestem w stanie osiągnąć prosechomai w środowisku zupełnie nieprzyjaznym. Wiecie, ja siedziałem w więzieniu, spałem przy głośniku, gdzie bombardowała muzyka w stylu disco polo i tak dalej. Rozumiesz, ja miałem prosechomai swoje, a w celi ćpali. Okej? Okay? Ja miałem głęboką prosechomai. Miałem komorę. Bo już przetrenowałem pewne rzeczy w swoim życiu, ale początek był taki, że ja planowałem moją komorę, odcinałem się od ludzi. Rozumiecie? Choćby to były czasami minuty, ale to robiłem. A więc planuj komorę. Planuj komorę. Nie bądź człowiekiem, że mam komorę od przypadku do przypadku. Komora też nie polega na tym, że izolujesz się od ludzi, bo to jest bzdura. Komora, ona na pewno nie będzie niszcząca dla środowiska, w którym żyjesz. Na pewno. To nie tak działa. Nie myl uciekania we własny mikroświatek myśli, tak? Z komorą modlitewną. Komora to nie jest miejsce, gdzie się przebywa w celach izolacyjnych. Komora jest miejscem kontaktu. Jest miejsce kontaktu. A więc nie idę do komory, żeby uciec przed ludźmi. Rozumiesz? Idę do komory, żeby spotykać się z moim Panem. Jak ja mam silną komorę, to potem to się przekłada na moją głęboką relację z ludźmi. Wiecie, jaka jest prawda? Im szczersza i potężniejsza komora, tak? Tym tak naprawdę bardziej kochasz ludzi i chcesz z nimi być. To proste jak konstrukcja cepa. No bo z kim się tam spotykasz? Statusem miłości, tak? No to jak ty się możesz spotykać statusem miłości i się separować od ludzi później? A więc komora nie będzie miejscem separacji od społeczeństwa. Komora będzie miejscem rozwoju. Miejscem, w którym będzie twoja siła wzrastać. Z czasem wytworzysz cały system, tak? Dnia codziennego i twoja komora będzie bardzo poszerzona. Ale planuj ją na początku. Planuj. Może wstawaj wcześniej. Te pół godziny, zanim inni domownicy otworzą oczy. Może połóż się pół godziny później, jak już wszyscy pójdą spać. Może nastaw sobie budzik na 3 w nocy i od 3 do 3:30 módl się do twojego Ojca, który jest w ukryciu. Może tak zrób. Rozumiesz? Może kiedy masz przerwę w pracy, tak? To 15 minut z tej przerwy poświęć na to, żeby modlić się w innych językach. Zrób to. Bądź człowiekiem planowania komory. Nie od przypadku do przypadku. Niech to się stanie priorytetem
Kościół przebudzenia to kościół modlący się. To jest modlący się kościół. Nie odseparowany, tak? Nie dziwny, tylko modlący się. Ja idę na siłownię, mam komorę. Mam komorę. Podział modlitwy. W tym momencie sobie zrobimy. Chciałbym teraz, bo będę mówił coraz bardziej szczegółowe rzeczy, żebyście nie traktowali tego literalnie. Nie zróbcie z tego religii teraz. Bo będzie łatwo. Ale muszę podawać pewne schematyczne rzeczy, licząc na to, że obejrzysz to w duchu. Mniej więcej 60% twojej modlitwy to jest uwielbienie. Co robisz w komorze? Wielbisz Boga. A rozumiesz? Nie idziesz pomyśleć. Niektórzy ludzie idą pomyśleć do komory. W komorze się nie myśli. W komorze się modli. Nie pomylcie tych rzeczy. Jak ty chcesz pomyśleć, to ty masz cały dzień na to. Myśl sobie. W ogóle ty nie potrzebujesz oddzielać miejsca, żeby myśleć. Ty cały czas będziesz myśleć. Ludzie idą do komory i oni myśli mają teraz. Teraz pomyślę o czymś. Nie! Nie przyszedłeś tu myśleć. Rozumiesz? Ty przyszedłeś tu się modlić. Modlić. 60%, czyli więcej niż połowa. Jak masz pół godziny czasu, tak? To 20 minut spędź na tym, żeby Boga uwielbiać. Ty się nie bój. Że ci zbraknie czasu na coś innego. To uwielbiaj Boga. Zaraz będę mówił o uwielbieniu. Uwielbiaj Boga. Nie bój się tego. W ogóle stań się człowiekiem uwielbienia. Uwielbienia. Nie intelektualnych rozmów z Panem. Nie filozoficznych w ogóle dywagacji różnych. Ok? Nie bądź myślicielem. Koń ma wielki łeb, niech myśli tak. Ty się zajmij modlitwą. Uwielbiaj twojego Boga. Ponad połowę czasu. A zobaczysz, co się będzie dziać. Śpiewaj. Tańcz. Rozumiesz? Może napisz wiersz. Potem wyrecytuj go twojemu Bogu, a potem to zniszcz i wyrzuć. Żeby to było tylko dla Niego. Rozumiesz, o czym mówię? Uwielbiaj go. Dalej. Mniej więcej 20% to jest ogłaszanie. Co my dalej robimy? Ogłaszamy. Proklamujemy. Jak ja bym chciał, żeby Kościół to był Kościół proklamacyjny. Ja masz o tym. Żeby ludzie ogłaszali słowo. Do komory ja nie idę po to, żeby żebrać coś. Załatw mi to, załatw mi tamto. Ja idę uwielbiać Boga i ja idę ogłaszać. Ja nie mówię uzdrów. Ja mówię, jestem zdrowy. Wywyższam Cię za to, że jestem zdrowy. Jestem silny. Tak? Będę żył 120 lat na ziemi w szczęściu, zdrowiu i pomyślności. Bo Ty tak powiedziałeś. Bo Ty to zrobiłeś na krzyżu. Niczego mi nie brakuje. Twoja moc dziś jest we mnie. Ja ogłaszam słowo w komorze. Ogłaszam słowo. Uwielbiam Boga i ogłaszam słowo. I my mamy 80% czasu już zajętego. Uwielbienie. Tak? I proklamacja, czyli ogłaszanie. 10% to załatwianie swoich spraw, a drugie 10% to wstawiennictwo innych. Wystarczy. Wystarczy. Prosechomai to nie są listy życzeń. To nie jest przedstawianie listy zakupów. Potrzebuję tego, ty wiesz co ja potrzebuję, ty wiesz ile jeszcze potrzebuję, ty jeszcze zrób mi to, ty jeszcze zrób mi tamto. Chrześcijanie to nie jest żebrak, który przychodzi do Boga, żeby coś wyrywać. Bo to jest dobry tatuś, od tatusia się nie wyrywa, tak? Tatuś daje. Nie wiem, czy wam opowiadałem, czy nie, szedłem kiedyś ulicą.
używam pseudonim. I spotkałem kilka lat temu. Mój syn był nastolatkiem jeszcze. Szedłem rano, wyszedłem po zakupy, wracałem z takimi dwoma siatkami. On szedł po drugiej stronie, wyszedł tam do kumpla rano. Przeszedłem przez pasy, bo widziałem, że tam idzie z kumplem. Jak wychodziłem z domu, to jeszcze spał. I ten kumpel mało mi się w pas nie ukłonił. A on do mnie mówi tak. A ja z tymi dwoma siatkami sprawię, rozumiesz? A on wie. Mówi do mnie tak. Masz ojciec tam z 5 zł? A ja mówię. Może być dzień dobry, powiedział. Mówię. Dobra, mówi tam. Masz 5 zł, czy nie masz? Dajesz, czy nie dajesz, bo idę. A wtedy jeszcze kolega jego mówi tak. Ja to jak chcę coś od swojego taty, tak? To albo go poproszę, albo on mi każe do pracy iść do siebie, do firmy. Wiesz. Ja wyjąłem te 5 zł i mu dałem i idę z tymi siatkami do domu. I słyszę głos Ducha Świętego. Co widziałeś? Ja mówię, widziałem Panie mojego nieposłusznego syna. Mówię, przepraszam Cię za jego grzechy w ogóle. Zmiłuj się nad nim. I słyszę drugi raz ten głos. Co widziałeś? I wiesz, jak Bóg już mówi do Ciebie coś drugi raz, to znaczy, że nic nie widziałeś. Już nie wiesz, co widziałeś. Ja mówię, nie wiem, co widziałem. On mówi do mnie, widziałeś syna i najemnika. Nie zachowuj się jak najemnik. Nie zachowuj się jak najemnik. Przestań mnie prosić. Bo to grzech. Jesteś synem. Dziedzicem. To, co moje, jest twoje. Ja płakałem jak dziecko do domu. Jak dziecko płakało. I przepraszałem Boga. I mówiłem, już nigdy nie przyjdę do Ciebie jako żebrak. Już nigdy nie będę u Twoich stóp klęczał i błagał Cię o to, żebyś coś mi dał. Bo wiem, że Ci tym sprawię przykrość. Wyobraziłem sobie moją małą córeczkę, która klęczy u moich stóp i błaga mnie o to, żebym jej buty kupił. Rozumiesz? Albo o to, czy może otworzyć lodówkę i wziąć sobie kawałek wędliny. Zrozumiałem, że mam poważny defekt. Zmieniłem moją prosechomai. Zacząłem uwielbiać i ogłaszać. Rozumiesz? Uwielbiać i ogłaszać. A kiedy miałem jeszcze jakieś rzeczy, których nie rozumiałem, to po prostu o nich mówiłem ojcu. I mówiłem, tato, jeszcze jest to i tamto, ale nie wiem, o co chodzi w tych sprawach. I chcę jeszcze, ojcze, przynieść ci tego i tego człowieka. Myślę o nim i przynoszę ci jego rzecz. Ustanawiam w jego życiu to i tamto. 60% uwielbienie, 20% ogłaszanie, czyli proklamacja, 10% załatwianie swoich spraw i drugie 10% załatwianie spraw innych ludzi. Tak ma wyglądać twoje prosechomai. To jest komora. Więcej tańcz, niż marudź. Okej? Okay? Zamiast przedstawiać listy życzeń, tak? To wyśpiewuj hymny pochwalne. Rozumiesz? Zamiast martwić się, że jeszcze czegoś nie masz, ogłaszaj dzieło krzyża. Tak postępują ludzie wiary. I co w tym wszystkim robisz? Słuchasz. 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 Pozwalasz Jemu mówić do Ciebie. Nie domagasz się tego. Pamiętacie, jak uczyłem, jak mówi Bóg? Bóg mówi ustawicznie, przez cały czas. Nie musisz się domagać. Nie musisz mówić, daj mi objawienie. Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi. To jest kretyństwo. On bardziej chce do Ciebie mówić, niż Ty słuchać. Umówmy się w ten sposób. Z nim jest bardzo prosto. On bardziej chce mówić, niż Ty słuchać. Problem jest z naszym słuchaniem, a nie z Jego mówieniem. Problem nie jest z tym, że On daje objawienia. Problem jest z tym, że my nie odbieramy objawień. To nie jest z Nim problem. Modlitwa do Boga, daj mi objawienie, jest głupotą.
Lepsza jest taka modlitwa. Pomóż mi zlikwidować moje zaburzenia w mojej duszy, abym przyjmował objawienia, które są. Bo one są te objawienia. Na wyciągnięcie ręki. Tylko, że jesteśmy popaprani od środka. Rozumiecie? To jest problem. A nie to, że on nie daje. On daje miarą natłoczoną, utrzęsioną, tak jak mówi słowo. On daje więcej niż potrzeba. Dawid mówi, kielich mój przelewa się. Wiesz, to ten, co się kielich przelewa? Zawsze nalewamy tyle picia, żeby nam się nie wylało. Zobaczcie, jaką mamy chorą mentalność. Zobaczcie, co my mamy, to nam diabeł zrobił. My nigdy nie nalewamy tyle, żeby było równo, tak? Tylko tyle, żebyśmy zdążyli przenieść gdzieś. Takie coś mamy. W takich banalnych sprawach jest pokazane, w jaki sposób grzech nas zżarł. A on mówi, mój kielich się przelewa. Jak podstawisz kielich, to ja ci będę lał, to ci będzie lało po ręku. Mówi Bóg. Panie, nie martwisz się, że się zmarnuje? No weź. Bez przesady. Jestem przecież wieśkim. Bogiem. Pamiętasz, jak ukręciłem im 60 litrów wina? 600. 600 litrów wina im ukręcił. 600 litrów. 600 litrów. Przecież się schlali jak dziki tam. Pierwszy cud zrobił Jezus w Kanie Galilejskiej. Człowieku. Schlali się jak dziki. Po zrozumieniu tej przypowieści doszedłem do wniosku, że Bóg nie jest moralny. Naprawdę. Że moralność jest wynikiem poznania dobra i zła. Ona powstała, bo jej nie było wcześniej. Adamowi zewą do głowy nie przyszło, że się nagle nie chodzi. Rozumiecie? Nie wiedzieli, o co chodzi. A tamten im nakręcił, człowieku, 600 litrów wina. Takiego pierwszego cudu dokonał Pan w Kanie Galilejskiej. No pięknie. To jest anoniumem alkoholikom. Powiedz im. Szok. Tak. Kurczę. A tu się człowiek zastanawia, człowieku, żeby mu się nie wylało z kubka. Wiesz, o co chodzi? A tu jest taki rozmach, że szok. Taki rozmach. Kielich mój, a Dawid 500 lat wcześniej mój kielich mój przelewa się w ogóle. Wiem, o co chodzi, Boże. Wiem, o co chodzi w tym. Słuchaj. W ogóle idziesz do komory, nastaw się na słuchanie. Powiedz, ja jestem nastawiony na słuchanie. Będę Cię uwielbiał. Mój wewnętrzny człowiek jest nastawiony na słuchanie. Mam więcej do przyjęcia, niż do powiedzenia Tobie, Panie. Niech tak wygląda Twoja komora. I co? Notuj! Miej notatnik. Nie bój się z notatnikiem chodzić na komorę. Notuj sobie. Bo czasami może być tak, że nie zdążysz zapamiętywać. Więc pisz. Albo powtarzaj i nagrywaj. Rozumiesz? Nie zostawiaj tego. Ja często ludzi uczę. Nie miejcie notatniki. Gdzieś blisko łóżka. Obudzisz się w nocy. Masz sen proroczy. Zapisz. Co ty myślisz, że zapamiętasz? Ilu z was myślało, że zapamięta, a potem zapomnieliście? A potem myślałeś, Panie, przypomnij mi! Nie przypomniał. A! I co, nie byłeś zdziwiony, że nie przypomniał? Ludzie, to nie tak działa. To jest tak cenne. To Bóg jest. To nie można w ogóle olać tego, co on mówi, a potem przypomnij mi. Ludzie. W ogóle. Rozumiecie, co ja mówię? To jest bojaźń Boża. W ogóle bojaźń Boża to nie jest lęk. Tylko to jest najwyższa forma szacunku wobec osoby. Jak w ogóle on mówi, to się nastawiasz na to. Rozumiesz? Jestem gotowy, Panie. Mam długopis, mam kartkę, albo mam telefon. Jestem tutaj. Ja i mój notatnik. Jak powstała Biblia? Jak to powstało? Jak to jest?
Co oni robili? Co oni robili? Notowali objawienia. Co wy myślicie, że no Biblia powstała tak, że wziął, proszę ciebie, Ezechiel se usiadł, rozumiesz, wziął, napisał księgę Ezechiela. Jeśli on ją napisał w ogóle. Rozumiesz? Nie, to nie tak było. To były zapiski objawień. Ktoś coś odbierał od Boga, pisał, odbierał, pisał. Potem to złożyli do kupy, powstała Biblia. Dzisiaj mamy co mamy? Zapiski czytamy, tak? Pisz tą Biblię dalej. Pisz. Bo to ten sam Święty Duch. Ten sam Święty Duch, który dyktował Ezechielowi, Izajaszowi i Jeremiaszowi. Ten sam Święty Duch, który dyktował Pawłowi i innym ludziom. Nie bądź arogancki na to, nie bądź, nie muszę, bo ja będę pamiętał. Nie będziesz pamiętał, 6% mózgu używasz, człowieku. Dzisiaj ci powiedzą, jak się robi placek z jabłkami, to zapominasz. A ty rozumiesz, do wujka Google'a musisz wchodzić, żeby się przypomnieć, no. A tu do wujka Google'a nie wejdziesz, proszę ciebie, objawienie z wczoraj. To ci nie wyskoczy, co ci wczoraj Pan powiedział. Rozumiecie, o czym mówię? My się przyzwyczailiśmy do tej formy życia. Bądź gotowy, notuj. Podchodź poważnie do twojej komory. Poważnie. Ja mam mnóstwo rzeczy ponotowanych. Ja mam ponotowane objawienia, na których piszę kazania później. Często te objawienia przyszły do mnie kilka lat temu i leżą sobie, dojrzewają jak wino. Rozumiecie? Ja mam 1500 wyznań spisanych na podstawie moich objawień. Trzy zeszyty. Trzy zeszyty. Wszystko w komorze. Wszystko w komorze. Mi szkoda wyrzucać Biblii starych, rozumiecie? Noszę, ja je zbieram, bo mam tam kupę zapisków. I w ogóle wiem, że mam takie skojarzenia, gdzie, kiedy to zapisałem. Duch Święty mi to kojarzy. Łączy mi jakieś fakty. Ja tego nie wyrzucam, tylko to zostawiam. Potem z tego piszę głoszenia, poselstwa. Ludzie mówią, skąd ty takie rzeczy wiesz? Ja mówię, w komorze się dowiedziałem. A potem sobie zapisałem. Tak jak powiedziałem, komorę planuj, ucz się odcinać z twojej inspiracji. Bądź też ustawiczny, niech komora będzie ustawiczna. Ty planuj komorę, ale też bądź gotowy na inspirację modlitewną Boga. W pewnych sytuacjach to On będzie cię inspirował, żebyś dodatkowy czas gdzieś sobie odnajdował. Bądź na to gotowy. A więc niech to działa z dwóch stron. Ty inspirujesz Boga, jesteś gotowy na inspirację przez Boga. To jest miłosne, rozumiecie? Kiedyś na takim jednym spotkaniu taki pastor opowiadał, mówił o modlitwie i człowiek powiedział, ja to pastorze się modlę, jak mnie Bóg pobudzi. A on mówi, a ile już cię Bóg nie pobudził do modlitwy? A on mówi, już 3 miesiące. A on mówi, giniesz, bracie. Giniesz. Chrześcijanin, który się nie modli 3 miesiące, tak? To ma takie zmiany w głowie, że trzeba go uwalniać od demonów przynajmniej. Po 3 miesiącach nie modlić się. Trzeba gościa uwalniać od demonów. Po prostu. Już się załatwił lokatorów. Pamiętaj, żeby w twoim życiu modlitewnym funkcjonowały inne języki. Niech inne języki nie będą czasem. One nie są czasem. Jestem na nabożeństwie, ja się czasem pomodlę innymi językami, albo jestem w takim stanie ekstazy, że teraz ja się modlę w innych językach. Inne języki masz na stałe. W ogóle, jak będę uczył o darach duchowych, to jest jedyny dar. Jedyny. Jedyny,
ten język modlitewny, który działa wtedy, kiedy Ty chcesz. Druga część tego daru, czyli język poselstw, już nie działa wtedy, kiedy Ty chcesz. Bo wszystkie dary działają w duchu. Wiesz, co to znaczy? To znaczy wtedy, kiedy Duch zechce. Wtedy, kiedy Duch zechce. A inne języki działają wtedy, kiedy Ty zechcesz. 24 godziny na dobę możesz się modlić w innych językach. Ludzie czasami przychodzą i mówią, ja się nie mogę modlić w innych językach. Ja mówię, chodźcie, stuknę w plecy. Odkrztusisz. Mówię, masz język? Mam. Się modlił. Bo jesteś okrzczony w Duchu Świętym, jestem. Modlę się w innych językach, tak. To się modlił. Mówię. Jakoś tak, ja mówię, co jakoś tak? Co jakoś tak? Weź uspokój się. Już bez przesady. Już nie analizuj przynajmniej innych języków. No już wszystko analizuj, ale nie inne języki, bo tego cholera nie zanalizujesz. To jest tak nieludzkie, że się w głowie nie mieści. To nieludzkie w ogóle jest modlić się w innych językach. Zauważyliście to? To zagrawa w ogóle na schizofrenię. Jak chcesz w ogóle, żeby usłyszało o tobie miasto, to weź mikrofon, kolumnę i zacznij krzyczeć na innych językach na ulicy. Zobaczysz. Od razu się w ogóle zmienia bardzo dużo. Od razu się zmienia. Staniesz, proszę ciebie wykrzyczeć, że się sfilmujesz. Nazwisko swoje podasz. Koniec. Inne życie. Po akcji, jak będziesz krzyczał na środku Poznania w innych językach pre ciebie i to dasz do netu, to życie będzie inne życie od razu. Naprawdę. Się wszystko zmieni. Zobaczysz. Od razu 30 osób cię z Facebooka wyrzuci. Wiem. Rodzina zaniepokojona zadzwoni. O co chodzi? A w czym sprawa? Co tam robiłeś? Jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zacząłem mówić innymi językami, to mnie żona podsłuchiwała przez drzwi, jeszcze była niezbawiona wtedy. Mówi do mnie, co tam robiłeś? Ja mówię, modliłem się w innych językach. Mówi, jesteś chory psychicznie? Ja mówię, nie. Mówię, modlę się w innych językach. A w jakich ty się językach modlisz? We wszystkich. Mówię, modlę się we wszystkich językach. Mówię, w tych, co są. W tych, co już ich nie ma. W tych, co jeszcze ich nie ma. Jeszcze w angielskich też. Mój koniec. To jest nienormalne. Ale to jest twoja potężna broń. Módl się w innych językach non-stop. Wyrób sobie kulturę modlitwy innymi językami. Kładziesz się spać? A nie myślisz o pierdołach i o tym, jak rachunki zapłaci. Jak ty myślisz przed snem o tym, jak ty rachunki zapłacisz, to nie dziw się, że ci demony przychodzą w nocy. Kto takie rzeczy robi? No bez przesady. Tak jakbyś chodził po szkłach. Dam sobie daweczkę zmartwienia nawet. Co mi szkodzi? Rozczulę się nad sobą. Tak? Jaki jestem biedniutki. Potem się dziwi człowieku, że on stał załamany. Ale módl się w innych językach. Ucz się w nocy, wstaniesz siku, módl się w innych językach. Idziesz w pracy, proszę Cię, masz przerwę do toalety, módl się w innych językach. Módl się ustawicznie w innych językach. Ja doszedłem do takiego momentu, tak, że się modliłem w innych językach i potrafiłem kontrakty pisać handlowe. Tu się modliłem w innych językach, to pisałem w ogóle komputerze. Bo modlitwa innymi językami jest duchowa, a nie intelektualna, rozumiecie? Nie zauważyliście, że modląc się innymi językami macie w głowie różne głupie myśli czasem? No, i co tu się martwić? Ktoś mówi, co się dzieje? Ja mówię, co się dzieje? No wiesz, jak ja mam myśli? A więc to mnie obchodzi. No ale to Bogu, co? A mówię, uważa, że Boga obchodzi, co ty masz w głowie. Bóg nie wie, że masz śmietnik w głowie, bez przesady. Czy on wszystko wie? Wczoraj wam mówiłem. Przerobi ci twój śmietnik bardzo dobrze. Ale Bóg jest duchem! I chwałę mu oddajemy w czym? W duchu i w prawdzie. A nie w myśli i emocji. Amen? Jest różnica. A więc można myśleć o pierdołach i modlić się w innych językach. I to będzie budowało twojego wewnętrznego człowieka. To nie trzeba się skupiać, że teraz muszę mieć takie myśli bardzo szlachetne, bardzo sympatyczne. Filmy pornograficzne ci mogą lecieć, a ty się nie przestawaj modlić w innych językach. Zdław diabła darem. On nie wytrzyma tego. Diabeł nie wytrzyma innych języków. Kiedyś zamknąłem się w pokoju. I przez godzinę modliłem się w innych językach, a następnie otworzyłem Biblię
i mówię, posłuchaj, mendo społeczna, opowiem ci twoją historię. I zacząłem mu czytać najpierw Ezechiela. Rozumiecie? Czytałeś kiedyś diabłu Biblię? Poczytaj mu. Poczytaj mu Biblię. Powiedz mu, spadłeś, gwiazdo, jutrzenko, na ziemię. Jesteś zerem. Poczytaj mu. Rozumiesz? On nie wytrzymuje takich rzeczy. Bo twój duch się modli wtedy. Jesteś charyzmatykiem. Módl się w innych językach. Rozwijaj ten język. Módl się cały czas. Wyrób sobie taką kulturę. Śpiewaj w innych językach. Rapuj w innych językach. Rób. Rozumiesz? Układaj piosenki w innych językach. Dlaczego uważasz, że musisz uwielbiać Boga przez ciebie na melodię tylko w polskim języku? A ułóż piosenkę w innych językach. Zapisuj inne języki. Ręką. Ludziom się to w głowie nie mieści. Mówię, rób to. Ja zapisywałem inne języki, potem powtarzałem to, co czytam i kazania by mnie powstawały. Kazania! Ja na podstawie modlitw innymi językami pisałem kazania. To trzeba wierzyć. Po to są inne języki. Nie mamy przestrzeni na to dzisiaj. Będę mówił o tym w przyszłym miesiącu. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że to jest bardzo ważna część modlitwy. A nie, bo ktoś został ochrzczony w Duchu Świętym, on powiedział pięć słów i całe życie chodzi. Ja macham. Wy człowieku, jaka ja macham. No tak chodzą w ogóle, wie, bo jest ochrzczony w Duchu Świętym. On tak powiedział 20 lat temu, on Yamaha mówi, no mówię, uspokój się. Rozwinąłeś coś oprócz tej Yamahy? Nic. Nie, bo mi nic nie przychodzi do głowy. Mówię, bo języki nie są z głowy! Co mówi Pismo? Że co to jest? Że to jest duchowy język, to jest z ducha. W to się wierzy, a nie myśli. To trzeba wierzyć, że to, co się wypowiada, ten bełkot, to Boży głos. Na przykład. To się wierzy i się bełkocze. I to się układa wszystko, rozumiecie? To do duchowych rzeczy się duchową miarę przykłada. Pierwszy list do Koryntian. A do cielesnych cielesną. No. Nie przykładajmy do innych języków intelektualnej miary, bo to w ogóle tak jakbyś próbował, ja nie wiem, co zrobić. No człowieku, ja nie wiem, zważyć odległość, no bez przesady, no. Tak? No to nie można, to jest inna formuła, tak? To są kilogramy, tam są metry, kilometry, tego się tak nie robi, tak? Określoną miarę przyłóż, módl się w innych językach, proszę cię, bądź prosty w tym, rozwiń się w tym. Paweł mówi, dzięki Bogu, że więcej mówię innymi językami niż wy wszyscy, cały Koryn. Paweł mówił więcej w innych językach niż wszyscy w Koryncie. A oni takiego szmerkla dostali w tym Koryncie, że nawet wygłaszali kazania w innych językach, dlatego ich musiał tam poustawiać, nie? Już jak zobaczyli, że mają te inne języki, to do siebie mówili w tych innych językach. Paweł mówi, zaraz, spokojnie, mówi, ho, ho. Jak ktoś tam wygłaszasz do kościoła, to weź to tłumacz, tak? To jest zupełnie inny gabaryt. Chcę, żebyś też zwrócił uwagę na coś, czego bardzo, co chrześcijanie w modlitwie w ogóle zaniedbują. To są tak zwane westchnienia. To są telegramy modlitewne. O co chodzi? Jest napisane, że Duch się za nami wstawia w niewysłowionych westchnieniach. Ja mówię, to chodziło o inne języki. Ja mówię, nie chodziło o inne języki. Jak chodzi o inne języki, to jest napisane inne języki. A westchnienia to jest zupełnie inne słowo. W niewysłowionych westchnieniach pojawiają się jakieś myśli. Kiedy ty masz relację z Bogiem, pojawiają się jakieś myśli. Czasami są to takie rzeczy, idziesz sobie ulicą, modlisz się i przychodzi ci myśl jakaś. I to jest coś tak takiego ulotnego często. Ale ty w ogóle gdzieś, w swojej gdzieś głębi wiesz, że to ma sens jakiś. Westchnij, wystarczy. Westchnij do Boga. Czasami wystarczy westchnąć, mając pewną myśl. Rób to z wiarą. Rób to z wiarą. Rozumiesz? Kiedyś pamiętam, kupiłem taki samochód. Dalej go mamy, jest w służbie. Duży,
8-osobowy samochód. I kiedyś, jak już kupiłem ten samochód, Duch Święty przypomina mi pewną sytuację. I mówi do mnie tak. Rok temu, a ja taką ulicą sobie szedłem, u mnie w miasteczku. Szedłeś tą ulicą i zobaczyłeś taki samochód. I wtedy przez głowę ci przebiegła myśl. Dobrze by było mieć taki samochód do kościoła. I westchnąłeś do mnie. Oto ten samochód. Do tej pory służy kościołowi. Duch się stawia za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jest napisane, nie wiemy, o co się mamy modlić, lecz Duch się stawia. To znaczy, że jeżeli przebiega ci przez głowę jakaś myśl, rozumiesz? Ona jest taka nie do ogarnięcia. Nie wiadomo, o co z nią chodzi. Nie wiadomo, czy my czegoś chcemy, czy nie chcemy, czy nam potrzebne, czy niepotrzebne, czy tak postąpić, czy inaczej. Nie wiemy, to się gdzieś kołacze. Po prostu westchnij. Powiedz, Panie, Ty wiesz. I zostaw to. Proszę homaj, skierowanie na. Idziemy dalej. Druga część modlitwy. Drugi kawałek modlitwy to jest uwielbienie. Ja powiedziałem, że uwielbienie stanowi 60% w ogóle komory naszej i 60% modlitwy całej, ale chcę o uwielbieniu rzucić kilka kwestii. W ogóle słowo Żyd to jest hebrajskie słowo Jehudi. I dokładnie słowo Jehudi oznacza chwalący Boga. Żyd to chwalący Boga. On tak ich nazwał. Jesteście Żydzi. Jehudi. Jesteście narodem, który mnie chwalił będzie. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Księgę Rut. Księga Rut. Pamiętacie Księgę Rut? Samuel. Chyba przed Samuelem. Księdze Rut, w 3 rozdziale, od 3 do 4 wersetu, jest opisana najbardziej dokładna formuła uwielbienia w Piśmie Świętym. Pamiętacie Rut? Pewna Moabitka, która była żoną Żyda na emigracji. Jej mąż umarł i ona postanawia ze swoją teściową wrócić do Izraela. Nie zostaje w miejscu, jak to przystało na... Znaczy mogła zostać w tym kraju, w którym żyli, ale ona postanawia wrócić i wraca. Młoda, fajna dziewczyna. W tamtym czasie kobiety mają trudniej niż mężczyźni, dlatego że potrzebują mężczyzny, żeby się nimi opiekował. W tamtym czasie trzeba być albo królową, albo prostytutką, żeby być samodzielna. Okazuje się, że niestety takie były prawa. Ona jest prostą dziewczyną, nie jest królową, nie jest prostytutką, jest uboga. I jej teściowa, bardzo mądra kobieta, mówi, ja mam plan dla twojego życia. Dla swojego również. Wydam cię dobrze za mąż i będzie dobrze tobie i mi. I jest taki człowiek, nazywa się Boaz. Ten człowiek jest bogatym człowiekiem i jest ich krewnym jakimś dalekim. Który to krewny posiada według prawa izraelskiego pewnego rodzaju takie prawo,
że on się może z nią ożenić i to będzie bardzo w porządku. W ten sposób on jakby ugruntuje dalszą linię rodową. Że w ten sposób jakby wypełni ten plan rozwoju tej linii. Boaz jest majętny, jest biznesmenem i tutaj młoda dziewczyna, młoda Rut, jest pouczana przez swoją bardzo dobrze zorientowaną w relacjach męsko-damskich teściową, jak ma poderwać Boaza. No i ona ją uczy tak. Może przeczytam od samego początku. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa, córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała. Ona też była niezła, ta Noemi. Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, ona tam do pracy sobie poszła, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Już zasięgnęła języka. Już się dowiedziała, że to dzisiejszej nocy będzie. I teraz ona ją zaczyna uczyć. Posłuchajcie, co ona jej mówi. Umyj się przeto. I namaść. Włóż na siebie strojne szaty. I zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, odkryj jego nogi, połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. Mocne? Noemi. O co chodzi? To jest wzór uwielbienia. Boaz to jest symbol Boga, to jest symbol Chrystusa. Ona jest obrazem Kościoła. Posłuchaj. Umyj się. Jak się do Niego podchodzi? Tylko obmytym krwią Jezusa. Tylko tak się do Niego można zbliżyć. Nie ma szans inaczej. Namaść. Tylko w Duchu Świętym. Zobaczcie, co to jest. Włóż na siebie strojne szaty. Szata jest symbolem sprawiedliwości w Piśmie Świętym. Strojna szata. Jako sprawiedliwy, odrodzony z Bożego Ducha, obmyty krwią Jezusa, namaszczony. Zejdź do Niego. Co to znaczy? Umyj. Unisz się. To Bóg. To Bóg. Nie daj się poznać, dopóki się nie naje, nie napije. Zaraz wam będę to opisywał, jak jest skonstruowane duchowe uwielbienie. Poczekaj, aż zaśnie, czyli wprowadź go w pewien stan. Zrób coś, aż on będzie w stanie odpocznienia. Chcę, żebyście krok po kroku zaczęli rozumieć, czym jest uwielbienie i do czego doprowadza Boga. Odszukaj miejsce, gdzie się położył. Znajdź w duchu pozycję Jego. Podejdź do Niego, czyli odważnie i zdecydowanie. To jest bardzo odważne, co ona musi zrobić. Bo wiecie o tym, że może zostać uznana za nierządnicę. To grozi czymś tutaj. Bo to nie wiadomo, jaki on jest ten Boaz. Czy to jest w ogóle religijna postać, czy nie. To co ona robi, to jest w ogóle, rozumiecie? To nie jest normalne, co ona ma zrobić. To jest ryzyko. Tak jak ta kobieta ryzykowała, dotykając szaty Jezusa, mając krwotok. Już dzisiaj wszyscy egzegeci są w zasadzie zgodni, że to nie był krwotok z żadnego nosa, czy skądś, tylko z dróg rodnych. Dlatego ona się tak bała. To było krwawienie z dróg rodnych. Kobieta, która miała krwawienie z dróg rodnych, kiedy się dotknęła mężczyzny, to mogła być ukamienowana w Izraelu. Kobieta z okresem nie miała prawa się dotknąć do faceta, bo to groziło śmiercią.
Rozumiecie? Poważne rzeczy. To się nam wydaje, to jest lajcik taki, wiecie. Ona ryzykowała. Ta, co się dotknęła Jezusa i ta też ryzykuje, bo może zostać uznana za jelądnicę. Odkryj jego nogi. Tak? Czyli zobacz, zaczyna podchodzić, ona zaczyna go dotykać. Połóż się. Czyli wchodzi w ogóle w głęboką, intymną relację. A wtedy, co się dzieje? Manifest. On ci powie, co masz robić. Kiedy on ci powie? Wtedy. Dlatego uwielbiamy Boga. Posłuchajcie teraz. Uwielbienie składa się z trzech elementów i chciałbym, żebyście umieli to zobaczyć. Uwielbienie składa się po pierwsze z chwalenia, po drugie z dziękowania, po trzecie z czczenia. Chwalenie, dziękowanie, czczenie. Tak wygląda realny układ uwielbienia, indywidualnego i społecznego w Kościele. Chwalenie jest określane w Biblii jako coś, co opowiada o wielkości Boga. Czyli zawsze początek naszego uwielbienia określa wielkość Boga. Kiedy robisz to w kościele, to piosenki, teksty, postawy mają określić wielkość Boga. Wielkość. Dlatego na początku ludzie tańczą, szaleją. Dlaczego? Bo to jest wielki Bóg. Wielki Bóg to jest oddawanie chwały. Potem w płynny sposób przechodzi to w dziękczynienie, czyli określenie dobroci Boga. Zmieniają się melodie, zmieniają się słowa, zmienia się koniunkcja duchowa. Rozumiecie? Nie robimy tego odwrotnie. To się nie uwielbia, jak mamy ochotę. Uwielbia się tak, jak powiada Pismo. Ludzie mówią, ja chcę uwielbiać. Ja mówię, uspokój się. Możesz uwielbiać tak, jak powiada Pismo, bo ty Boga masz uwielbiać. Boga masz uwielbiać. A nie ty masz zrobić coś, co w twoim mniemaniu jest fajne. Albo to odpowiada twojemu poziomowi intelektualnemu. Wiecie, często ludzie do nas mówią, albo u was to jest takie uwielbienie, bo wy macie takie przekonania. Mówię, co ty w ogóle wiesz o moich przekonaniach? Ja tak uwielbiam Boga, bo tak się Boga uwielbia. A nie, bo ja mam takie przekonania. Ja podnoszę chwałę Boga, określam Jego wielkość. Proszę bardzo, określ wielkość Boga taką piosenką. O jakże kocham Twój potężny Boże dom. Co to jest za piosenka? To jest piosenka chwały? To jest piękna pieśń. Ale to nie jest pieśń chwały. Szedłbyś na wojnę z taką pieśnią na ustach? Wzniósłbyś morale oddziału? Morale oddziału taką pieśnią? Ty w ogóle słyszałeś kiedyś wojenną pieśń? Weź sobie do internetu, pisz sobie wojenne pieśni. I zobacz, jak szli do boju ludzie. Co oni śpiewali? Jak się określa wielkość Boga? Czy wielkość Boga określa się w ten sposób, że się stoi, tak? I że jest się skulonym? Nie. Wielkość Boga określa się poprzez cały system wywyższenia. Poprzez postawę, słowa, melodię, ekspresję, wszystko. Prosechomai. Podnosimy teraz na początku wielkość Boga. Następnie płynnie przechodzimy w dziękczynienie. Określamy dobroć Boga. To już jest inna formuła. A następnie przechodzimy w czczenie, czyli określamy świętość Boga. Wielkość, dobroć, świętość w tej kolejności, nieodwrotnie. Dlatego jest napisane, niech się naje i napije. Oddaj mu to, co jego. Określ go takim, jakim on jest.
Rozumiesz? Ludzie, Bóg ma serce. To nie jest bezduszna postać. On ma uczucia. On jest potężny, wielki, ale też jest pełen wrażliwości. Podchodźmy do Boga tak, jak powiada Pismo. Ja to czasami zastanawiam się, rozmawiam z ludźmi, mówię, powiedz mi, ty, mówię, sypiasz ze swoją żoną, no sypiam. Mówię, jak wygląda wasze życie seksualne, powiedz mi tak na osobności. Czy ty w ogóle wiesz, czym jest gra wstępna na przykład, czy nie wiesz? Słyszałeś, mówię, o takim module? Czy masz taką metodę, że przychodzisz, proszę ciebie, walisz ją w łeb i mówisz, ty byś moja baba i koniec. Bo tutaj jest list do Koryntian, tak na pisali ma. Tak robisz, tak? Bo jak tak robisz, to nawet będziemy ci pisać pole po rozwód. Dobrze, że fachowców mamy. Finezji troszkę. Tak? No finezji. Bez finezji to ja nie wiem, co to będzie. Przecież do Boga się podchodzi jak do Boga. To jest istota, tak? Która posiada głębię osobowości. I uwielbienie ma być właśnie takie. Chwalenie, czyli określanie Jego wielkości, następnie dziękczynienie, określenie Jego dobroci i czczenie, określenie Jego świętości. Mamy w Biblii 7 słów określających całokształt uwielbienia. Pierwsze z nich to halal. Od tego i słowo hallelujah. I słowo halal oznacza szalony taniec. Po hebrajsku. Słowo hallelujah to szalony taniec dla Jahwe. A ludzie mówią, ja nie tańczę. Bo nie mam takiego przekonania. Ja mówię, ja się nie pytam o twoje przekonanie. Ja się pytam o twoje posłuszeństwo. To, co mam tańczyć, jak mi się nie chce? Oczywiście. Jak ci się chce tańczyć, to idź na dancing. To na dancing się idzie, jak się chce potańczyć. Na przykład. Jak ktoś ma takie zainteresowanie na przykład. A dla Boga to się tańczy, tak? Bo się w ten sposób oddaje Mu chwałę. I to nie jest pytanie, czy tobie się to podoba, czy nie. Tak? Tylko to są prawa duchowe. Ktoś mówi, to religia. Ja mówię, nie religia, tylko masz kompleksy. Jesteś do uwolnienia. Masz kompleksy. I powiem więcej, na pewno nie tańczysz w swojej komorze. W swojej komorze jesteś załamany jak dach sołtysa. Siedzisz z dziobem w ogóle w podłodze i martwisz się. Masz komorę zmartwienia. Rozumiesz? Taki jesteś w komorze, jak jesteś na uwielbieniu w kościele. Taki sam. Taki sam jesteś. Jak jesteś załamany w komorze, to jesteś załamany w kościele i czekasz, aż cię Pan poruszy. I jesteś zdziwiony, że cię Pan nie porusza. Mówię, wszyscy tacy poruszeni, bo oni się poruszają. Bo oni zrozumieli zasadę duchową halal. To nie jest emocjonalne. My nie mówimy o emocjonalnych rzeczach, ludzie. My mówimy o duchowych prawach. Jak halal, to halal. Ty w ogóle jakbyś pogadał z Żydem sobie jakimś i ty byś Żyda się zapytał, rozumiesz, co on czuje, jak on tańczy, to on by się w ogóle zaczął śmiać z ciebie. Bo on wie, że się tańczy. Ty, czy on ma 20 lat, 30 czy 50, to on ciebie, to on halal, tylko mu broda odskakuje. Rozumiesz? Bo on to rozumie. Okej? Okay? Bo jest przesiąknięty jakąś prawdą, mimo że często ktoś nie poznał Jezusa osobiście. Tak? Drugie słowo to da, podniesienie rąk. Ludzie mówią, ja nie podnoszę rąk, póki Pan mnie nie pobudzi. Ja mówię, człowieku, w ciebie by Benechinem ktoś rzucił, też by cię nie pobudziło. Ktoś by wziął Benechina, cisnął w ciebie, rozumiesz, nic by ci to nie dało. Ty byś w życiu rąk nie podniósł. Rozumiesz? Ale to jest zasada, to da. Hebrajskie słowo, wznieś ręce do mnie. Dlaczego? Ludzie, nie na wszystkie pytania są odpowiedzi. Chodzi o to, że nasze ciało, my jesteśmy też trójjedyni, jest duch, dusza, ciało, jesteśmy trójjedyni. My jesteśmy tak skonfigurowani, że pewne reakcje w duchu nigdy nie zajdą, kiedy nie zajdą w ciele. Rozumiecie, o co chodzi? No one nie zajdą. W ogóle czytaliście list do Koryntian, że pierwsze jest to cielesne?
Słyszeliście o tej zasadzie? Tak. Pierwsze jest to, co cielesne, a ludzie przychodzą na uwielbienie do kościoła i czekają, aż ich Pan poruszy. Ja mówię, najpierw Ty porusz Pana. Czegoś się uparz, że Cię Pan poruszy. Jak to jest dopiero początek. To jest król, który siedzi na tronie, tak? A Ty zacznij balować. I zacznij w ciele. Bo pierwsze jest to, co cielesne. Każdy taniec uwielbienia zaczyna się w ciele. Każde podniesienie rąk zaczyna się w ciele. Tu się nikt Ciebie nie pyta, czy Ty masz chęć, Ty masz to robić i tak żyć. I to się popularnie nazywa posłuszeństwo prawdziw. Posłuszeństwo prawdziw. Jak ja bym przeczytał w Biblii, że jest takie słowo na przykład, tak? Pełzanie na rzęsach. Na chwałę Pańską. Od dziś zaczynam trening. Modlę się, że mi urosły rzęsy. Rozumiesz? I rozpoczynam trening. Bo co? Bo ja się dowiedziałem, że jest taka zasada duchowa. Ja bym nie dyskutował, a dlaczego na rzęsach, a dlaczego nie na tym, a co mnie to obchodzi? Okej? Okay? Ja nie mam kompletu. Ja mogę powiedzieć na rzęsach. Się dałem wyzwolić. Daj się wyzwolić dziś. Trzecie słowo to jada. Podniesienie głosu. Ludzie do mnie mówią, dlaczego ty się drzesz, Ceroński? Ja mówię, bo jest napisane jada. To się drę. A jeszcze przeczytałem w Nowym Testamencie, że Jezus wielkim głosem chwalił Pana. A ludzie myślą, Bóg jest głuchy? Myślę, że Bóg jest głuchy. No ja tak mówię, myślę, że Bóg jest głuchy. Ja mówię, nie, mówię, myślę, że diabeł jest trochę przygłuchy. Bo takie mam wrażenie. Dlatego się drę. Proszę Ciebie, żeby mnie dobrze usłyszał też. Bóg nie jest głuchy. On słyszy najdrobniejszą moją myśl. No, diabeł jest trochę przygłuchy, jest stary i brzydki. Rozumiesz? To dbam o to, żeby mnie dobrze usłyszał. Niech mnie bydle usłyszy na końcu czeluści. Niech mnie usłyszy, jak chwalę Boga. Niech mnie usłyszy. Jada. Podniesienie głosu. Następnie Tehila. Nowa pieśń. Nowa pieśń. Ja cały czas piszę nowe pieśni. Dzisiaj właśnie wracam, już mam zlecenie kolejne. Mam pisać kolejną nową pieśń. Rozumiecie? Nowe pieśni. Nie ciągle te same rzeczy. Jesteście twórczy. Nowe. Tu nie trzeba w ogóle być żadnym wielkim poetą. Rozumiecie? To trzeba nowe rzeczy robić. Nowa pieśń podnosi namaszczenie. W ogóle zauważacie takie co? Coś nowego się pojawia w uwielbieniu w kościele albo w Twojej komorze i to podnosi namaszczenie automatycznie. Coś nowego. Bóg jest fanatykiem rzeczy nowych. Dlatego powiedział Tehila. Chwal mnie Tehila. Nową pieśnią. Nową melodią. Rozumiesz? Nowym słowem. Nową formułą przekazu. Nowym gestem. Czymś nowym. Wymyśl coś dla mnie. Wymyśl coś. Wymyśl. Kiedyś moja żona na nabożeństwie zapytała mnie, kto chce być osłem Pana? Ja, to na czterech i do przodu. I poddychała do mnie i mówi, siadaj. I wsiadłem na nią. I mnie przewiozła przez cały kościół na plecach. Ile ludzi było uwalnianych tego dnia od demonów, to się w pale nie mieści. A święci latali na cztery chwili czeli jak osły pańskie. Rozumiecie? Oto Tehila. Ktoś powie, co wy tam robicie? Ja mówię, ja nie wiem, bo ja tego nie planuję. Ja nie wiem. Ale ja jestem taki w komorze. To jest moja komora. Ja tak żyję. Następne słowo to zamar, czyli dotknięcie instrumentu. To jest ciekawe. Nawet nie gra na instrumencie, tylko dotknięcie. To znaczy, że jakkolwiek zaczynasz grać, jakkolwiek, tak? To jest lepsze niż jak nie grasz. Jakkolwiek. Jak jeszcze do tego jest talent, halleluja! To miłe dla ucha. To miłe dla ucha.
I bardzo się cieszę. Ja w ogóle zachęcam ludzi, mówię, coś robicie, kształćcie się, już ktoś zaczyna tam sobie plumkać na czymś, iść, trup sobie jakieś w ogóle, jeśli cudu nie dzieje się jakiś cud, nie masz jakiegoś wrodzonego wielkiego talentu, iść w ogóle, zacznij się uczyć, tak? Polepszaj się w tym wszystkim, bo to jest ważne, tak? Ale od samego początku, tak? Zaczynamy brać instrument, zaczynamy grać. Następne słowo to barak. To słowo zawiera w sobie klękanie i leżenie na twarzy. Kiedy określamy świętość Boga, to wielokrotnie nie mamy już nic do powiedzenia. Zauważyliście może taką rzecz? Że kiedy wchodzisz w pewną formułę uwielbienia, to już nie masz żadnych słów. Tam nie ma nic do powiedzenia, tam tylko mówi On. A ty jedyne co możesz zrobić, to możesz klęczeć albo leżeć na twarzy. Albo przyjąć jakąś inną postawę, która doprowadza do tego, że twoje ciało, ono wchodzi w miejsce absolutnej zależności. I siódme słowo to szabak, określający wojenny okrzyk. To szabak, kiedy został wydany, runęły mury Jerycha. To jest część modlitwy. Przyjeżdżała kiedyś do Polski taka prorokini, i opowiedziała taką historię, pamiętam, że u nich w kościele w Stanach było porwanie dziecka. Porwali dziewczynkę, takiego bogatego małżeństwa, córeczkę małą, bandyci. I Kościół się modlił. Kościół się modlił, bo ona jest ta prorokini w tej grupie generałów stawiennictwa. I ona prowadziła tą grupę wtedy wstawienniczą w tym kościele, modląc się o tą dziewczynkę. I Duch Święty do niej powiedział, a teraz nie będziesz robiła nic już więcej, tylko wydasz szabak. I ona powiedziała, kościele, teraz krzykniemy w Duchu Świętym. I oni krzyknęli w Duchu Świętym. W takim czasie policja przywiozła dziecko, po kilku godzinach. I ta dziewczynka kilkuletnia opowiada taką historię. Bo ona mówi, no, zadziwiająca rzecz. Chodzi o to, że w pewnym momencie trzech przestępców i dziewczynka w środku. Jadący w ogóle jest nią, tak? Skręcają na stację paliw. Skręca jakiś samochód na stację paliw. Bez słowa, tak? Wypuszczają ją z samochodu. Bez słowa. Po prostu podjechali na stację, ta dziewczynka padała, pytali jej, czy tam się kłócili, też nie, ona mówi, nic się nie działo. Ci panowie, co miałam, tam nic nie słyszałam, nie miała worek na głowie, no nie? Mówi, nic nie słyszałam, żeby się kłócili, żeby ktoś, oni po prostu zatrzymali samochód i mi wystawili z samochodu. I pojechali. Szabak. Ten sam, co zburzył mury Jerycha. Okrzyk modlitewny. Okrzyk modlitewny. Pamiętam, jak moja córka się dusiła. Miała chyba wtedy 1,5 roku. Agata ją trzymała na rękach i ona się dusiła. Ja stałem w kuchni, spojrzałem, a Duch Święty mówi szabak. Ja zacząłem krzyczeć i biec do niej. Kiedy dobiegłem do niej, tak, demon natychmiast odszedł. Już było po wszystkim. Nie bój się. Tak jest skonstruowane uwielbienie. Żebyście teraz zrozumieli kilka rzeczy związanych z tematem uwielbienia tutaj w kościele. Grupa uwielbienia to nie jest po to, żeby wielbić Boga. Tylko grupa uwielbienia, znaczy ona ma wielbić Boga jako ludzie, natomiast to nie ona wielbi Boga. Grupa uwielbienia, ona daje wzorzec wielbienia Boga. Kościół wielbi Boga. Kościół wielbi Boga. To nie jest tak, że przychodzimy na uwielbienie do kościoła i my sobie stoimy, a grupa uwielbienia uwielbia Boga. Nie. Bądźcie zaangażowani w 100% w uwielbienie.
Ja często podchodzę do ludzi, patrzę, ktoś stoi. Nie? Ja podchodzę do niego i się zaczynam modlić o niego. Bo jemu coś jest. On przyszedł do kościoła i on stoi. Co to jest? Ludzie skaczą, a on stoi. Co to jest za taniec? Bezruchodac? Taki taniec? Taki taniec jest? To jemu jest, on tu przyszedł i on stoi. Co on ma? Kiedyś do jednej dziewczyny podszedłem, ustałem za nią z tyłu i podniosłem jej ręce do góry. I trzymałem jej ręce do góry, do tego momentu aż sama zaczęła trzymać. Potem wróciłem dalej prowadzić na małżeństwo. Już tak, rozumiesz? A ona poszła jak torpeda. Już uwielbiała Boga, wiesz? Bo ty tak jak uzdrawiasz człowieka i często musisz go w ogóle z mózga podnieść, rozumiesz? I zacząć z nim iść, chodź tutaj. Tak on się wlecze tam za tobą, dawaj, dawaj w ogóle, no nie? Musisz go ruszyć, tak? Bo inaczej to rozumiesz, a ja nie, że on siedzi w imieniu zastań. Nie, no weź go podnieść z tego pustka. No. Niech on ruszy do przodu. Muzyka i teksty muszą być dostosowane do piramidy wejścia jakby uwielbienia Boga. Czyli chwalenie, dziękczynienie, szczenie. Do tego ustawiamy muzykę i teksty. Rozumiecie? To nie zaczynamy od pieśni czczenia, tylko zaczynamy od pieśni chwalących. Określamy wielkość Boga. Dobieramy teksty też odpowiednie do tego. Pamiętajmy też, że teksty, one muszą być często weryfikowane przez nas. To nie ma, że jest jakaś piosenka chrześcijańska i my sobie ją śpiewamy. To sprawdźcie tą piosenkę. Czy to jest piosenka wiary? Będziesz śpiewał przyjdź Duchu Święty, to nie jest piosenka wiary. Tak się śpiewa. Przyjdź Duchu Święty ogniem swoim wstąp. Tak śpiewałem, jak byłem rytm zielonoświątkowcem. Ale on tu jest Duch Święty. Skąd ma przyjść? Wiesz o co chodzi? Chciałbyś, żeby ktoś u ciebie w domu stał naprzeciwko ciebie w salonie, tak? I mówił, żebyś przyszedł skądś? Wyobrażasz sobie, stoisz w salonie, stoi ktoś naprzeciwko ciebie i śpiewa w ogóle do ciebie, tak? Teraz sobie wyobraź Boga, jest tu Bóg. A ty śpiewasz przyjść Duchu Święty. Co ty robisz? O co tu chodzi? Co to jest? Co to za cyrk? Rozumiesz? Ja nieraz wyłapuję różne rzeczy. Ja potrafię kartki dawać ludziom w ogóle podczas uwielbienia. Więc ktoś wyłapie, napisze na kartce, zmień to. Rozumiesz? Podchodzę, mówię, żeby w ogóle zmieniali końcówki. Rozumiesz? Różne. Na przykład nie, że czekam, tylko że mam. Mamy śpiewać w wierze. Wiele piosenek w ogóle, które są śpiewane w różnych kościołach, to jest przeklinanie w ogóle ludzi. Ludzie się przeklinają. Rozumiesz? Jak ja słucham, jest taki śpiewnik starego pielgrzyma. Taka też jest sytuacja. I ten śpiewnik starego pielgrzyma, on zawiera w sobie różne piękne piosenki. Ja nie mówię, że nie. Ale on zawiera w sobie tyle różnych piosenek, które nie mają nic wspólnego z wiarą, żeby się w palec mieści. No one śpiewają o tym, proszę ciebie, że to już czas się stąd zabierać, że to już w ogóle ten mój marny los tutaj już się kończy i już do ciebie, Panie, odchodzę i już tam u ciebie będzie dopiero dobrze. I ten człowiek się potem dziwi, że ma raka. Jak on śpiewa ze śpiewnika starego pielgrzyma 5 lat. Rozumiesz? Rak mu rośnie jak na drożdżach. Rozumiesz? On się dziwi. A my co się dziwisz? Chodzisz tu niedziela, tak? Ogłaszasz, proszę ciebie, w duchową rzeczywistość, że jesteś zerem. To się dziwi, że masz depresję? Od diabła by depresji dostał, człowieku. Od diabła takie piosenek nie śpiewał. Rozumiesz, o co chodzi? To ty się dziwisz? Czego ty się dziwisz? Tak? Albo nie potrzebuje Panie nic, tylko ciebie. Wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle za historia? Co to jest? Nie potrzebuje Panie nic, tylko ciebie. A ja potrzebuję wszystkiego. Na przykład, ok? Dlatego, że on mi dał wszystko. On powiedział, masz wszystko. A ja teraz mówię, ja nie potrzebuję. Ja tylko ciebie. To w ogóle jest. To trzeba weryfikować. Tak samo jak weryfikować trzeba
teksty swoich modlitw, w ogóle to, co my się modlimy, to się nie rzuca. Człowiek cały czas mówi halleluja, chwała, 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 halleluja, stoi człowieku, halleluja, halleluja. Mówię, ogłaszasz, że tańczysz dla Jahwe, zauważyłeś to? Stoisz w tej pozycji, halleluja, halleluja. Szok. To jest niespójne. Tak? A jest napisane, że dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Że jesteś rozdwojony sam w sobie. Rozumiesz? Rozdwojony. Podczas dziękczynienia i czci śpiewamy już tylko do Boga, a nie o Bogu. Podczas kiedy my chwalimy Boga, określamy Jego wielkość, możemy śpiewać o Bogu. Wielki jest Bóg. Śpiewasz o Bogu, tak? Ale kiedy ty wchodzisz w stan dziękczynienia i czci, ty nie śpiewasz wielki jest Bóg. No bo ty nie stoisz na scenie już z daleka od Niego i nie określasz Jego potęgi, tylko jesteś blisko. Tak? Blisko. Więc już mówisz do Niego. Piosenki muszą być ułożone tak, że się śpiewa do Niego. One muszą być modlitewne. Wystarczy zmienić kilka tekstów, tak? I nie śpiewać wielki jest Bóg, tylko zaśpiewać Tyś wielki Bóg. I już masz pieśń wiary. Już masz pieśń wiary. Słowa mają moc. Słowa mają moc. To nie jest, że my cokolwiek rzucimy. Cokolwiek, rozumiesz? Wyobrażasz sobie, że cokolwiek rzuca ktoś do ciebie. Ty mówisz na przykład do kogoś, jak się czujesz, a on mówi dobranoc. Z innej półki wziął. Czujesz klimat? Chciałbyś mieć taką relację z kimś bliskim, jest jakaś bliska tobie osoba, rozumiesz? I tak sobie rozmawiacie, rozumiesz? Tak? I to jest szok. Ale to, tak ludzie rozmawiają z Bogiem. Tak ludzie rozmawiają z Bogiem. Bo myślą, że teraz po prostu my taki cyrk tutaj zrobimy, tak? I będzie fajnie. Nie. Ludzie, którzy są w grupie uwielbienia, powinni opierać się na bardzo prostym schemacie doboru. Po pierwsze, to muszą być ludzie świętego życia. Ludzie świętego życia. To najpierw się patrzy, czy ktoś ma święte życie. Po drugie, czy ktoś posiada w ogóle objawienie do tego, co robi. Czy nie posiada, czy on nie wie, co robi. Po trzecie, to muszą być ludzie, którzy będą posłuszni liderowi. A dopiero na czwartym miejscu jest talent. Czyli te trzy kategorie: święte życie, objawienie, posłuszeństwo liderowi i talent. Tak się układa grupa uwielbienia. Do nas nieraz przychodzili ludzie i mówili: mogę grać w grupie uwielbienia? Mówię, przecież nie znam. Ale dobrze gram na gitarze. Ja mówię, no ale co ja mam z tym zrobić, że ty dobrze grasz na gitarze? No. Super. Chciałbym grać. Ja mówię, ale ja nie chcę. Ja wolę pukać w ścianę młotkiem. Bo ja wiem, że jestem święty. Ja mam objawienie do tego młotka. I będę pukał w rytm nieba. A ty nie będziesz grał na tej gitarze w rytm nieba, bo ty masz obłęd w oczach. Masz takie oczy. Mówię, jak ci oczy uspokoją, będziesz grał w uwielbieniu. Nie będziesz mieć obłędu w oczach. Lepiej będziesz mieć obłęd w oczach. Jak masz obłęd w oczach, tak? To ty tutaj wygrasz! Tutaj wygrasz nam taki obłęd, że się w głowie nie mieści. No obłęd nam wygra. To jest ważne, kto jest w grupie uwielbienia. To nie tak, że ktoś, że umiem grać, umiem śpiewać. Derek Prince, jak założył swój pierwszy kościół w Londynie, tak? To oczywiście sam zaczął śpiewać. Grać na niczym nie umiał, w ogóle śpiewać też nie umiał, w ogóle. Tak? Ale bardzo się wzmogło życie modlitewne w kościele i świętość, także szybko powstała święta grupa uwielbienia. Bardzo szybko. Oni mieli go po paru miesiącach po kokardkę, Dereka Prince'a, proszę ciebie, w ogóle z tym, co on tam robił. Czujesz klimat w ogóle. Momentalnie w ogóle powstała grupa. Mocna grupa. I taką ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o modlitwę, to jest wstawiennictwo.
Ja nie będę szeroko tego omawiał, bo to nie jest tak naprawdę dla nas aż tak ważna rzecz. Znaczy ważna o tyle, że to się wiąże z objawieniem każdego człowieka. Wstawiamy się, natomiast chcę wyjaśnić kilka takich podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o wstawiennictwo. Wstawiennictwo nie polega na tym, wbrew obiegowej opinii, że my stajemy przed Bogiem w czyimś imieniu. Bo byśmy mieli problem doktrynalny bardzo poważny. No, polegałoby to na tym, że my za kogoś załatwiamy jakieś sprawy, za kogoś nie załatwiamy sprawy. Wstawiennictwo polega na tym, że my odpychamy od życia określonych ludzi demoniczne siły, aby ci ludzie mogli, tak, prawidłowo funkcjonować. Wstawiennictwo polega też na tym, że my powołujemy rzeczy, których nie ma. Ustanawiamy je. A więc niwelujemy przeszkody i ustanawiamy te rzeczy, które mają funkcjonować prawidłowo. To jest wstawiennictwo. A nie, że my się wstawiamy teraz za kogoś, Panie, zrób mu to, zrób mu tamto, pomóż mu w tym, pomóż mi w tamtym. To nie tak, nie na tym rzecz polega. Ja was zachęcam, żeby badać temat wstawiennictwa, żeby go głęboko badać, bo wstawiennictwo ma ogromny wpływ na życie Kościoła też, nie? Ogromny wpływ. Tylko to trzeba zrozumieć, jaka jest pozycja. My z pozycji władców, się modlimy. My się nie modlimy z pozycji, że przychodzimy do Boga i o coś Go wypłagamy. To kiedyś Andrew Womack opowiadał taką historię, że stał na takiej modlitwie wstawienniczej, walił głową w taki filar i mówił: Panie Boże, żebyś Ty tych ludzi kochał chociaż w połowie tak jak ja. I się zastanowił, co powiedział, i mówi: o Boże, zgłupiałem. Co ja robię? A tu Święty, no właśnie, co Ty robisz, Andrew? Błagasz mnie o tych ludzi? Ty uważasz, że ja nie kocham tych ludzi? Tak jak się ludzie modlą o zbawienie ludzi. Panie, zbaw go! Tak, zbaw go, Panie! Przecież jest napisane, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak jest napisane? No to w ogóle, jak można iść i Boga prosić, żeby kogoś zbawił w ogóle? Ja już nie mówię o tym, że już wszystkich zbawił. Że zbawienie się przyjmuje, bo zbawienie jest. Tak jak uzdrowienie się przyjmuje, bo uzdrowienie jest. Wiesz? Wstawiamy się z perspektywy krzyża, nie z perspektywy emocji naszych. Emocje to mamy bardzo różne. Z perspektywy krzyża. Tak? To jest wstawiennictwo. Odpychamy diabła, tak? Uwalamy przeszkody. My uwalamy przeszkody różne. Łącznie z tym, że zdejmujemy ze stanowisk ludzi, którzy nam przeszkadzają w ogóle. My się modlimy cały czas, mówi Panie, na przykład o władzę się modlimy. My ustanawiamy, że tacy będą władcy, którzy będą nam ku dobremu zawsze. Mnie naprawdę nie obchodzi, czy tym krajem będą rządzić geje, lesbijki, czy ktokolwiek inny. Słowo honoru dla mnie to tam nie ma żadnego znaczenia. Byle byli mi ku dobremu. No byś wolał na przykład, żeby prezydentem kraju był mega pobożny człowiek, który nie pozwoli ci głosić na ulicy? Czy gej, który ma wywalone równo na wszystko, będziesz mógł głosić człowieku nawet na ścianach? A? Najlepiej jak się modlili, modlili się, słuchajcie, taką grupą, dużą kościołów, jak Biedroń miał zostać prezydentem, tam były wybory. I się modlili, Panie, żeby no jak to, gej, no w życiu ustanawiamy, to nie będzie gej został. Gej. Ja się potem śmiałem, mówię, no i co? A ten gej, tak? Okazało się, że jest taki antyklerykalny, że spowodował tak wielki luz w kościołach innych wyznań niż Kościół katolicki, że wszyscy na tym skorzystali. Wszyscy ewangeliczni chrześcijanie. Bo on w ogóle odepchnął tą nomenklaturę, która była do tej pory. I powiedział, wszyscy są równi. Wszyscy mają takie same prawa. I okazuje się, że to gej na dobro zrobił. Bo władza ma być tam ku dobremu. Tak mówi Słowo Boże. A nieważne, kto będzie w tej władzy. A więc
na modlitwach stajniejszych usuwamy tych, którzy nie są nam ku dobremu. Przykład. Mieliśmy sprawę w sądzie z Agatą za stare rzeczy, różne rzeczy Agata miała za stare rzeczy, bo, które ja ją tam powkręcałem kiedyś. I była taka pani sędzia, taka bardzo sprawiedliwa, taka po ludzku. I ona mówi, półtora roku pani dostanie więzienia. To nie ma dwóch zdań, w ogóle tutaj wiesz. Tutaj. Modlimy się. Panie, my w imieniu Jezusa usuwamy tego sędziego. No, miła babka, ale no, to co zrobisz? Wiesz, co się stało? Wiecie, co się stało? Poznała fajnego faceta i zaszła w ciążę. I koniec. Poznała faceta i zaszła w ciążę. Zaszła w ciążę, poszła na urlop. Rozumiecie, o co chodzi? Sprawę przejął sędzia, który był nam przychylny we wszystkim. Nie dosyć, że nie było żadnego wyroku do odsiadki. Tak? To za wyłudzenie ogromnej sumy pieniędzy było do zapłacenia tylko parę tysięcy. Władza jest nam ku dobremu, ale trzeba ją sobie ustawić. I wstawiennictwo ustawia władzę. Ustawia władzę. Reasumując, modlitwa to stan życia człowieka, który stoi na gardle diabła z twarzą zwróconą ku Bogu. Modlitwa to stan życia człowieka, który stoi na gardle diabła z twarzą zwróconą ku Bogu. Oto modlitwa, oto prosechomai. Chcę, żebyście to załapali, jak to jest, że to jest tak istotny temat.